No to rozpoczynamy testy. O, tu się powinien patrzeć. Rozpoczynamy testy Motorola Moto G30. Możecie zobaczyć, jak działa m.in. stabilizacja kamerki przedniej, która pięknie łapie, jak widzicie, moją twarz, ale już otoczenie mamy albo prześwietlone, albo trochę rozciemnione. No fajnie, że skupia się na twarzy i ostrościowo, i kolorowo, ale no niestety jak będziecie chcieli pokazać jakieś piękne otoczenie i będzie przepalone, tak jak tutaj za mną, to sorry. Takie filmy nagrywamy w mniej więcej bardzo dobrej pogodzie. W dosyć mocnym słońcu też możecie zobaczyć, jak się sobie radzi stabilizacja przy przednim aparacie. No jest problematyczna, szczególnie kiedy chcemy robić wideoblogi, czyli chodzić i na przykład coś gadać, nie? No to jest problematycznie. Aczkolwiek bardzo fajnie sobie radzi, jak jest pod słońce w tym momencie. A już ze słońcem mamy, jak widzicie, o wiele lepszą jakość obrazu. Bardzo podobnie jest z tylnymi aparatami. No jak się można było spodziewać, przy dobrych warunkach atmosferycznych zawsze jest lepsza jakość. W okazji tak się spisuje stabilizacja tylnych aparatów, aparat główny. Tak wygląda nagrywanie z ręki w momencie biegu. Też mniej więcej w taki sposób. Więc teoretycznie mamy jakąś stabilizację, ale nie jest ona najlepszych lotów. Nagrywanie w szerokim kącie. Bo tutaj trawka już jest na o wiele lepszym poziomie. Jak zresztą przystało na tylny aparat. I 8-krotny zoom cyfrowy. Ośmiokrotny zoom cyfrowy. Tryb makro. Thank you.
radzi sobie w trudniejszych warunkach oświetleniowych. W dosyć ciemnej piwnicy, tak na oko, widoczność jest na jakieś 50-60%. No to widzicie teraz, jak się to nagrywa, więc trochę widać ziarno, przede wszystkim przebicie koloru czerwonego, szczególnie tutaj w tych ciemniejszych pomieszczeniach. A to jest oczywiście nagrywane z przedniej kamerki, a jak chcecie zobaczyć, jak wygląda to z tylniej, to muszę się przełączyć, ponieważ nie da się jednocześnie przełączyć. A oczywiście tu jest oczywiście kamera, ja się patrzę w obraz, więc sorry, że nie patrzę się centralnie w kamerę. A teraz widok z kamery tylniej. I to jest tylnia kamera i test mikrofonu możecie sobie sprawdzić. Nie mogę się przełączyć w tym momencie między obiektywami, ale mogę użyć zooma maksymalnie 8-krotnego, ale to już jest straszna kupa, więc nie polecam. Można też nagrywać oddzielnie z szerokiego kątu. To jest szeroki kąt w nagrywaniu w ciemnych, trudnych warunkach oświetleniowych. Tak wygląda szeroki kąt. Szeroki kąt to jest właśnie połówka. Mogę kliknąć, tak naprawdę zwiększyć połówkę do 0,9, czyli prawie do obiektywu normalnego. Można też nagrywać w trybie makro, ale trzeba w tym momencie mieć dużo dobrego światła, co niestety wieczorem będzie bardzo problematyczne. No, a skoro tak wygląda jakość o godzinie 21:48 i na dworze jest tak, to jakościowo wideo wcale nie będzie dobrej jakości, nawet jak się bardzo postaramy, a to jest aparat główny, tutaj frontowy. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. No to może jeszcze przedni aparat, znaczy tylni. Warunki mamy o godzinie 21:30 na dworze. Godzina 22, nagrania tylnym aparatem. Jasność jest średnia. No jak widzimy, ostrość już szaleje. Nawet jak się obrócimy, jeszcze jest jasno na dworze, to już ma aparat dosyć duże problemy. Wygląda nagranie na przedniej kamerce. Już jest troszeczkę lepiej, ale dalej jest ciemnica, już ziarno wychodzi, więc nagrywanie po godzinie 22 już po prostu nie ma sensu. Tak wygląda jakościowo nagrania nocne w tym wypadku z tego telefonu. Czyli stabilizacja już dogorywa, jest bardzo ciemno. Kolory są przeciągnięte ISO i jest przekłamanie kolorystyczne, także za dnia spoko, ale w nocy już jest źle. Luffy, chodź tu. O Jezu, zobaczył wilka. Nagranie z ręki, przednia kamera główna. Na innych nie ma sensu, bo jest straszliwy spadek jakości. Stabilizacja ledwo, ale daje sobie radę. Tutaj mam niesfornego psa, który boi się takiego jednego wilka z mojego miasta i robi problemy nawet z wyjściem zwykłym na spacer. Się boi, chodzi z podkulonym ogonem.